Forum Radia Rock Parada. Dobry, Ewa Kubasi. Moimi gośćmi są politycy. Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Dunin, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Agnieszka Wojciechowska, Wolni i Solidarni. Filip Chojnacki, Wolność. Proszę państwa, sprawa wygląda tak, że prezydent Andrzej Duda z małżonką jest w Australii, spotkał się z Polonią. Drugi powód to rządzący mają wielkie ambicje, by rozwijać współpracę międzynarodową, przede wszystkim w aspekcie gospodarczym, również wojskowym. Pan Marek Matuszewski. No, wizyta, szanowni państwo, bardzo ważna. Pana prezydenta, pana ministra Mariusza Błaszczaka. Na pewno trzeba rozwijać współpracę z Australią. Wiemy, że sprzęt, jaki Polska ma, ten wojskowy, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, no, po platformie zostały zgliszcza. Minister platformy nie robił nic, aby marynarka wojenna miała odpowiedni sprzęt i w związku z tym trzeba rozmawiać z wieloma krajami, które mają tradycje w produkcji dobrych statków, fregat, niszczycieli. Oczywiście my jako kraj będziemy głównie opierać o nasz przemysł stoczniowy, który trzeba odbudować, o produkcję naszego przemysłu stoczniowego. Wiemy doskonale, że Platforma Obywatelska sprzedała nasze stocznie, a jak wiemy doskonale, no, te stocznie, które kiedyś bardzo dobrze prosperowały, produkowały, były na bardzo wysokim poziomie, no musimy teraz to wszystko odbudować. I szanowni państwo, są rozmowy też gospodarcze, forum energetyczne polsko-australijskie, gdzie jest też wymiana gospodarcza, wymiana informacji, technologii między polskim przemysłem energetycznym a australijskim. To wszystko będzie, myślę, owocować podpisaniem odpowiednich umów. Na pewno warto takie spotkania, aby się odbywały, bo przecież Polska to kraj, który staje się coraz bardziej nowoczesny, prężny. Mamy możliwości rozwojowe i dlatego takie spotkania właśnie się odbywają. Zobaczymy, jakie będą rezultaty, bo jak wiemy doskonale, co do tych fregat, nie ma tu jeszcze absolutnie żadnych pewników. Są rozmowy, no, rząd australijski przedstawia. Będziemy wiedzieć. Czy państwo chcą to jeszcze skomentować? Tak, pan poseł, ja mam pytanie, Dunin. Z kim się spotyka pan prezydent w Australii? Pojechał sobie po prostu na wycieczkę. Do tego jeszcze policzek. Przedstawicielami, tak, z kim pani, rządu, panie, nie przeszkadzałem panu. Panie, no bo nie, pan przeszkadzałem, opowiada, nie przeszkadzałem panu, jak pan bzdury gadał i swoją propagandę uprawiał, pan, ale proszę nie przerywać. Ale proszę nie przerywać. Niech pan będzie troszeczkę, proszę nie przerywać. Bo panu też mogę proszę zarzucić, nie przerywać. Że pan opowiada, no, te bajki, przerywać. Wie pan. Ale panie redaktor, to będę mógł coś powiedzieć, czy pan poseł będzie pan przerywał? Pan poseł Artur Dunin. Więc pojechał sobie na wycieczkę, jeszcze policzek w samolocie przez medialny poszedł, że pan premier nie podpisał zgody na zakup. I może dobrze, na złom, który pan minister Błaszczak chciał kupić. Złom, który Australijczycy wodowali go dla płetwonurków, żeby mieli zabawę, a my mielibyśmy tymi okrętami pływać. To jest jedna rzecz. Poza tym, mówi pan o stoczni gdańskiej? O stoczniach polskich? Tak. Gdzie są, gdzie są pieniądze, które Rydzyk zabrał? Na waszych kontach, podejrzewam. Gdzie są pieniądze, które Rydzyk zebrał? Gdzie są pieniądze, na które Rydzyk zbierał? Waszych kolegów. Tak, tak. Tam są pieniądze. Tu jest właśnie to, że wy żeście, jeszcze spółka Telegraf. Są spółki. Spółka Telegraf. No panie redaktor, można coś powiedzieć? Lada czy, moment czy będą będzie, kontrolować. Czy wreszcie kiedyś pan poseł Matuszewski pan poseł raz potrafi utrzymać się i żeście zmarnotrawili miliardy i próbujecie teraz niewiniątka robić siebie. Tak
jest miliardy, miliardy PiS przeżera. Wy, Platforma Obywatelska, żeście zmarnotrawili potencjał Polaków. I to jest taka właśnie rozmowa. No, nie ma żadnej rozmowy, panie redaktor. Panowie, merytorycznie, czy ja mogę dokończyć? Bez kłótni, bo słuchacze nic nie wiedzą. No tak, jak mówi poseł Matuszki, że zdecydowanie nic bardzo nie wiedzą. Proszę. Więc po prostu wycieczka turystyczna, gdzie pan prezydent, no w Polsce nie ma w tej chwili śniegu, więc może pojechał sobie na narty. A kto tak ocenia, to jest, że to wycieczka turystyczna? To wszystko widać, z kim się spotyka pan prezydent. No, z nikim się nie spotyka, no ważną osobą, z ministrem spraw zagranicznych, która ze strony Australii. No panie, no niech pan... No to jest właśnie, no, to jest właśnie to wstawanie z kolan, no, gdzie premier... No, gdzie premier w Australii, no panie, proszę, no co, nie spotka się? Panie pośle, to ja może panu zacytuję, co powiedział minister Szczerski, że prezydent... Minister Szczerski. W Australii ma szereg spotkań, a dotąd spotkał się z przedstawicielami australijskiego rządu. No i to jest, chyba, że pan kwestionuje australijski rząd. No tak, no spotkał się z jakimś tam podrzędnym urzędnikiem. I no nie, to jest po prostu... Panie, przedstawienie niech pan odstawi to, co pan tam bierze, bo wie pan, panu zaszkodziło. To widać, że pan bierze coś. Oj, bierze pan coś. Panie, wszyscy wy tam bierzecie. Ja może na chwilę, ja oddam głos panu posłowi Apelowi, dobrze? Panie pośle, może pan to jakoś podsumuje. Rzeczywiście ta lista spotkań nie jest jakaś bardzo długa, ale na pewno ten wyjazd prezydenta ma większy sens niż wyjazd urzędników miejskich czy wiceprezydentów Łodzi, którzy jeździli na Malediwy, na Mauritius, do Kolumbii. Dziwnym trafem wybierali te kierunki, gdzie jest cieplutko, a argumentowali to tym, że te państwa zapowiedziały, że nas będą popierać. To po co jechać i odwiedzać państwo, które zadeklarowało, że nas popiera? Jeżeli pan poseł mówi, że wyjazd prezydenta nie ma sensu, bo jaki sens ma wyjazd na Mauritius czy na Malediwy, czy do Zatoki Gwinejskiej, czy dwukrotny wyjazd do Kolumbii wiceprezydenta Treli. No to miejmy pewien umiar w krytyce tego typu działań. Jeśli chodzi o fregaty, bo to rzeczywiście jest temat bardzo ważki i trzeba tutaj oddać, jeżeli to jest prawda, że premier zablokował tę kupno, że zrobił bardzo dobrze i to myślę, że trzeba się z tego cieszyć, że jednak nie te szalone pomysły sprowadzania złomu i tak naprawdę utapiania naszych stoczni, no to zostało ukrócone już w zarodku i to z tego się trzeba cieszyć. Tylko pytanie, po co? Ja mam pytanie, bo pan wczoraj uczestniczył w audycji, gdzie właśnie omawiano sprawy stoczni. Chodziło o to, że w Niemczech te stocznie są wspierane, natomiast w Polsce Unia Europejska zabroniła wspierania naszych stoczni. To wynika z pewnych umów, które chyba w latach 80., 90., po połowie lat 90. zawarła chodziło Niemcy o to, z... że SLD zawierało takie niekorzystne umowy. No nie, SLD zawarło, jakie zawarło, i tu można mieć dużo wątpliwości, natomiast bardzo korzystne zawarły Niemcy. To znaczy powiedziały, że zastrzegły sobie, że mogą dofinansowywać te firmy, te fabryki, które są we wschodniej części Niemiec w ramach wyrównywania poziomów wschodnich i zachodnich landów. I to sobie zastrzegli. Skorzystali z tego przy wspieraniu swojej stoczni. My takiej klauzury nie zawarliśmy. Można mieć pretensje do tych negocjatorów. No ale ostatnio wczoraj słyszałem, że negocjował wicepremier Morawiecki. Więc jeżeli możemy mieć, jeżeli idąc tym tropem, no to do kogo możemy mieć pretensje? Właśnie do tych, co negocjowali Unię Europejską. Jakichś niepotwierdzonych informacji tutaj nie rozsiewa. A jeszcze chciałam pana zapytać o jedną sprawę, też kornika, bo u nas był wielki szum z tym kornikiem i wiemy, o co chodzi, prawda? Wycinka w drzew zarażonych kornikiem, tam gdzie kornik niszczył te drzewa. No okazuje się, że w Niemczech W Bawarii. Można wycinać te drzewa. Oczywiście to jest zastanawiające, dlaczego nie pilnuje się tego, żeby chronić te drzewa w Niemczech. Natomiast też jest warto dostrzec pewne różnice. To znaczy ten kornik, i to w wielu fachowych książkach jest napisane, ma swój zasięg, że tak powiem, działania od zakażonego drzewa jakieś 3 do 5 metrów. I jeżeli mamy monokulturę w postaci samych świerków, bo ono je tylko świerki, no to będzie
ciąć, aż się trafi jakieś pole albo jakaś wolna Cześć. Przestrzeń. Czyli w sytuacji, kiedy mamy świerki co pewien czas, bardzo, bardzo rozłożone i nie jeden przy drugim, no to wykończenie tego chrząszcza może nastąpić naturalnie. I tutaj rozumiem, że w puszczy była taka sytuacja, kiedy świerki nie były rzeczywiście tak gęsto i nie była to monokultura. I jak rozumiem, ekologom chodziło o to, żeby zachować pewną naturalną kolej rzeczy w postaci wyginięcia drzew, które zaraziły się kornikiem. No to jest, myślę, że tak naprawdę warto byłoby mieć jakieś takie niezależne instytucje, które po prostu od początku do końca, bo to jest przecież nauka ścisła, powiedziała, co jest dobrego, co niedobrego. Bo na razie mamy sytuację, w której słyszymy półprawdy lub prawdy z jednej i z drugiej strony. I tak naprawdę trudno ocenić. Ale mamy taką sytuację, że tam wolno, a nam nie wolno. No tam jest jednak różnica, że to jest monokultura po pierwsze, a po drugie to jest zwykły las, który służy tylko i wyłącznie do tego, żeby... Żeby być na drzewa. Natomiast u nas jest puszcza. Poza puszczą. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o naszego kornika, to nie było to na tym terenie ściśle chronionym. Były 2000. To porównywalne tereny w Niemczech. Taka prawda. Jest, szanowni Państwo, i nic nie słychać, żeby bojówki Platformy Obywatelskiej jechały tam do Niemiec i protestowały, przypinały się do drzew i tak dalej. Greenpeace cichutko. No a jak w Polsce, pan, to szanowny pan, panie, żeście pan wchodzili na drzewa rozumie. I żeście się łańcuchami przykuwali. Nie rozumie no, pan, nie rozumie pan podstawowych rzeczy. Szkodzicie naszemu interesowi narodowemu. Szkodzicie. Platforma szkodzi. Agnieszka Wojciechowska. Wydaje się, że najmniej tu chodzi o naukę, oczywiście, a najbardziej chodzi niestety o awanturę. I politykę. I faktycznie o równych i równiejszych w Unii Europejskiej, czym jestem szczerze oburzona. Zresztą zarówno awantura wywołana dotycząca puszczy w Polsce, jak i wiele innych awantur dotyczących Polski rozgrywających się już na terenie w tej chwili całego świata, bo warto przypomnieć, że podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii osoby określające się jako opozycja, tak, stały i właściwie trzymały, powiedziałbym, urągające transparenty, wykrzykiwały, będziesz siedział, to można zobaczyć na nagraniach, które puszcza KOD na Facebooku. No proszę Państwa, naprawdę już poziom, brak poziomu, który już opozycja osiągnęła, jest naprawdę oburzający i nie wolno tego bagatelizować i nie wolno mówić, że nic się nie stało. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby za każdym razem, kiedy Polska cokolwiek robi, była wzniecana przez samych Polaków awantura, bo to są awantury wzniecane przez samych Polaków. I tak dokładnie tak samo było z puszczą, tak? To nie było tak, że jacyś zachodni eksperci bardzo się zatroskali, że puszcza zostanie uszkodzona. Nie, to było tak, że Polacy zaczęli ten protest w puszczy i on był uzasadniany. To był właściwie protest, można powiedzieć, polityczny. Tak? Kabareciarze zresztą wykonali genialną pracę, pokazując absurd tej całej sytuacji, prawda, i proponując, że być może trzeba powołać specjalną komisję śledczą do przesłuchania kornika drukarza. No ale tak, no dobrze, poważnie, my tu nie będziemy tego kornika przesłuchiwać. Nie możemy sobie po prostu na to pozwolić jako Polska. Nie powinniśmy sobie na to pozwolić. A panowie jako posłowie szczególnie nie powinniście na to pozwolić. No właśnie, i teraz pan Filip Chojnacki z Wolności. Ja śmieję się z pani wypowiedzi. Aż panie pośle, naprawdę... tego... Fregat. No tak. W sprawie fregat oczywiście... Nie wiem, czy pan też będzie chciał. Nie, może akurat inne zwierzę sobie wybiorę, ale co do fregat, oczywiście zgadzam się, że nie powinno tego zakupu być. Nowoczesne wojsko nie inwestuje w fregaty, tylko w łodzie podwodne. Nie ściąga z Niemiec używanych czołgów, tylko... ponieważ każdy dobry dron może czołg w tej chwili zniszczyć i nowoczesne wojsko nie ściąga na swoje święto helikopterów z USA. Także od razu mówię, że jak uda nam się mieć jakikolwiek wpływ na władzę, to środki na wojsko zwiększą się razy dwa. Natomiast sposób, w jaki te fregaty, zakup tych fregat został zablokowany, jest po prostu karygodny. No troszeczkę według mnie to jest upokorzenie prezydenta przez rząd, można w zasadzie powiedzieć. Ja pamiętam, jak w lipcu była ta cała afera z sądami,
tak sobie pomyślałem, że chyba w tej kadencji PiS się podzieli. Ja widzę takie rewanże. To się zaczęło od momentu, kiedy została odrzucona przez Senat propozycja referendum ze strony Andrzeja Dudy. Później Andrzej Duda zrewanżował się ordynacją do Parlamentu Europejskiego. Teraz chyba powstał kolejny rewanż i to tak będzie chyba trwało w kółko i ja myślę, że jeszcze w tej kadencji PiS się podzieli. Jeszcze mamy rok, no ale zobaczymy. No, przez rok może się w polityce dużo zadziać. Także zobaczymy. Przypomniałem sobie a propos tych zwierząt, jak już było wspominane, jaka była awantura o naszą branżę futrzarską. Mało co brakowało, a jedna z najbardziej prężnych naszych gałęzi przemysłu zostałaby jednym ruchem zniszczona. Z tego co wiem, wczoraj próbowałem sobie znaleźć w ogóle informację na ten temat, ostatnia informacja jest z lutego tego roku. Ale zostało to podobno wstrzymane, w każdym razie są przywrócone, zostały wprowadzone zaostrzone kontrole w tych wszystkich firmach, które się tym zajmują. Także w jakiś sposób to, można powiedzieć, ucierpiało, ponieważ z tego, co ja widziałem, to te farmy wcale nie wyglądały jakoś źle. Tylko no, kwestia tego, że po prostu Greenpeace jest opłacany właśnie przez Zachód. I oni tutaj przyjeżdżają, próbują zniesieć awanturę, a jeszcze przy tej sytuacji, o której mówiliśmy, że są równi i równiejsi w Unii Europejskiej, to też przykład węgla pokazuje, że Niemcy mogą palić węglem, ile się tylko da, ale Polska oczywiście nie mogła, a jakbyśmy chcieli, pod względem węgla mamy taki potencjał, że Śląsk mógłby w ogóle przegonić Warszawę pod tym względem. Nie chcę bronić teorii, że nie ma równych i równiejszych, bo są równi i równiejsi. Natomiast co do węgla, to jednak nie, w Niemczech większość energii powstaje w OZE i wiatraków i odnawialnych źródeł energii, więc nie bądźmy już tutaj taki, tacy, aż tak nie szukajmy argumentów, które nie są prawdziwe, bo jest inne argumenty, które o tym świadczą, że Niemcy są faworyzowani w Unii. Dobrze. To teraz, proszę Państwa, zaczęła się kampania samorządowa. No i widać, że bardzo ostro, bo jest walka na billboardy. Widziałam billboardy takie z twarzą Jarosława Kaczyńskiego i tam jest podpis: PiS wziął miliony i chce być bezkarny. Internauci poprawili, że PiS wziął miliony i rozdał je dzieciom. No i pan poseł Matuszewski. Szanowni Państwo, no, kampania wyborcza ruszyła rzeczywiście i widać, że całkowicie puściły jakiekolwiek hamulce opozycji totalnej, która jest rozhisteryzowana w tej chwili i uderzyła takimi billboardami, jakie tutaj cytowała pani redaktor. Można napisać w ten sposób, że PiS wziął miliony, nawet wziął miliardy od wszelkich mafii VAT-owskich, tych, które uciekały od opodatkowania, tym, którym, na które przymykało oczy rząd Platformy PSL-u i te pieniądze rzeczywiście dajemy Polakom. 500+, 300+, wszystkie te, szanowni Państwo, pieniądze nie wzięły się z niczego. Te pieniądze zostały zabrane wszelkim mafiom, które hulały po naszym kraju przez co najmniej 8 lat zarządów Platformy i PSL-u. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie cofniemy się, szanowni Państwo, z tej drogi, żeby wszystkim takim ludziom, którzy okradali nasz kraj, odpuścić. Będziemy ich ścigać. Po to jest komisja VAT-owska, żeby tych wszystkich ludzi doprowadzić przed sąd i niech sąd sprawę ostatecznie załatwi, to znaczy skaże tych złodziei, bo to byli, szanowni Państwo, ludzie, którzy mieli wielki parasol ochronny od wysokich przedstawicieli wywodzących się z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u. Ci ludzie ich chronili. I teraz, szanowni Państwo, bojąc się chyba sprawiedliwej ręki sprawiedliwości, po prostu te banery
zaczęli rozwieszać, gdzie, tak jak tutaj pani redaktor zacytowała, no internauci po prostu się śmieją, bo to już jest no, bezczelność totalna, aby taka no, forma kampanii była prowadzona. My na pewno będziemy szli do zwycięstwa w wielu miejscach, bo mamy bardzo dobry program, Polakom się to podoba i na pewno, szanowny panie pośle Dunin, nie będziecie mieli z 16 województw 15, tylko na pewno będziecie musieli się posunąć i doprowadzić my do tego, że w wielu województwach na pewno dobra, sprawiedliwa władza będzie. Nie będzie tak, jak tu mówił pan poseł Apel, który no, cytował, rzeczywiście mi umknęło, te wycieczki zagraniczne, te rozdawanie, roztrwanianie pieniędzy łódzkiego podatnika, gdzie Łódź, wiadomo, nie jest najbogatsza, a władze sobie jeżdżą w takie miejsca. To jest po prostu skandal. I kończąc, na pewno my jako PiS, Prawo i Sprawiedliwość, szanowni wyborcy, stoimy przed wielką szansą, aby w wielu miejscach te samorządy przejąć, żeby, jeżeli państwu się podoba ta polityka 500+, 300+, wiek emerytalny, który został w odpowiedni sposób zreformowany, obniżono kobietom z 67 na 60 lat możliwość przechodzenia na emeryturę. Jeżeli chcecie takiego programu w samorządach, bezpłatnych przykładowo autobusów, tak jak ma być to w Zgierzu, komunikacja bezpłatna, to wtedy, szanowni państwo, prosimy oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość. A czy samorządy nie mogą być przestrzenią walki politycznej dwóch dużych grup? Samorządy nie mogą być miejscem, w którym odbywa się dyskusja o 500+, bo to nie zupełnie nie to miejsce. Natomiast samorządy powinny być miejscem, gdzie to obywatele powinni decydować i mieć jak największy wpływ na to, jak wygląda chodnik, jak będzie remontowane, ile będzie kosztować, czy powinni też mieć możliwość kontroli tego, jak są wydawane pieniądze. Dlatego Kukiz 15 w każdym samorządzie zaproponuje, żeby nie tylko przetargi były jawne, ale również jawne były umowy, które są podpisywane, bo bardzo często się okazuje, że przetarg jest ogłaszany na, załóżmy, 50 milionów, a na końcu kończy się tym, że budowla jest budowana za 100 albo 150. Więc żeby tego uniknąć... Nie, no to wystarczy pewne kwestie personalne. Tu chodzi o treść umowy, a nie o nazwiska osób wykonujących, bo to nikomu nie jest potrzebne. Z pewnością. Natomiast tutaj ważne jest, w jaki sposób jest skonstruowana umowa i ważne też jest, w jaki ten sposób te umowy są przestrzegane. Jeżeli mamy przykład Łodzianki, my zejdźmy do Łodzi. Jeżeli w Łodziance potrafi miasto zapłacić przed odbiorem, no to o czym mówimy? Znaczy płaci pieniądze za wykonaną czynność, nie sprawdzając, czy ona rzeczywiście została wykonana. I oczywiście okazuje się, że nie została wykonana, a nie ma od kogo żądać naprawy, bo firma upada. Więc takie rzeczy absolutnie są dużo ważniejsze, by pilnować, jak są wydawane pieniądze, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli mówi się, że w Łodzi przynajmniej się coś buduje, coś się dzieje, ile można wybudować, ile może się dziać, gdyby te pieniądze były wydawane racjonalnie, gdyby były wydawane ostrożniej i rzeczywiście w pewny sposób były kontrolowane, żeby nie okazało się, że konstrukcja, nie wiem, stadionu ŁKS-u, krzesełko na stadionie ŁKS-u kosztuje prawie 20 tysięcy, a Widzewa 7,5. No to skąd ta różnica? No to, ale nie wiem, czy państwo słyszeliście, ja tylko muszę to powiedzieć, bo to albo ja coś źle zrozumiałam, bo byłam zszokowana, że prezydent Gronkiewicz Waltz chciała zamówić na pewnym etapie pojdełka dla piesków 130 tysięcy złotych. Albo donice były w Łodzi, donice po kilkadziesiąt tysięcy. Ale donice, ale proszę zobaczyć, co się dzieje w Łodzi z drzewami. No przecież większego absurdu trudno sobie wyobrazić. Otóż drzewa są sadzone, wyjmowane na zimę. Firma przywozi wiosną część drzew z powrotem. Piotrkowska, która swego czasu na Piotrkowskiej takie manewry wykonywano, po prostu no, przechodzący łodzianie nie bardzo rozumieli, co się dzieje. Się śmiali, myśmy tam robili trochę jako stowarzyszenie zdjęcia i interesowaliśmy się sprawą. Proszę zobaczyć, jakie koszty idą na takie rzeczy, ale proszę też zobaczyć i zwrócić
uwagę, że wbrew temu, co się mówi, że w Łodzi się niby buduje, to jest oczywiście slogan i propaganda. Natomiast owszem, buduje się, ale się buduje niechlujnie, niedbale, źle, czego przykładem trasa WZ i inne przykłady, na przykład przystankowo, tutaj przesiadkowo, przepraszam, tutaj mamy taką sytuację, że mamy wysyp inwestycji niestandardowych, a wysyp inwestycji niestandardowych wiąże się z niestandardowym wypływem pieniądza, ponieważ nie ma ich do czego porównać, jeżeli chodzi o kosztorysy, i tak naprawdę to ułatwia wyprowadzenie dużej ilości pieniędzy. I ja mam nadzieję, że ta kampania samorządowa, przynajmniej w Łodzi, będzie kampanią merytoryczną, gdzie faktycznie będziemy się spierali na argumenty i gdzie wreszcie obecne władze rządzące naszym miastem zostaną rozliczone z tych absurdalnych wycieczek, inwestycji, dotowania jakichś swoich zaprzyjaźnionych, nie wiem, stowarzyszeń, etc. Po prostu najwyższa pora, żeby faktycznie łodzianie się obudzili i przyjrzeli się tej sprawie wyraźnie, tym bardziej, że dług na jednego łodzianina wzrasta. I to jest niestety sytuacja, z której przeciętny łodzianin być może sobie sprawy nie zdaje, ale te donice z kwiatami i te różne inne sympatyczne, trzeba przyznać, elementy, które się w mieście pojawiły, byłyby oczywiście bardzo fajne, gdyby nie to, że w ślad za tym idzie wyprowadzanie bokiem bardzo dużej ilości pieniędzy z budżetu miasta i to jest oburzające. Natomiast ta kampania moim zdaniem będzie bardzo ostra. To widać właśnie po tych billboardach, które już zawisły i które mają niby szkalować PiS, ale tak naprawdę to groteska polega na tym, że złodziej krzyczy łapcie złodzieja. I to jest po prostu puenta, tak? Pan Filip Chojnacki? No ja mam taką można powiedzieć taką swoją teorię, że prezydent Łodzi przed kampanią robi coś takiego, żeby budować jak najwięcej się da, udawać, że się coś robi, po to, żeby wyborca widział, że coś się robi. Dzisiaj, z tego co, o ile się dobrze orientuję, będzie zamknięty odcinek na Śmigłego Rydza, tak? Zostanę ruchy pozorowane. Tak, i mamy tak, w promieniu, nie wiem, 3 kilometrów, 4, mamy tak, zamknięty kawałek Śmigłego Rydza, Wydawnicza jest zamknięta, Narutowicza jest w budowie, no w taki sposób się nie robi, w trzecim pod względem co do miasta w Polsce nie robi się remontu dróg, jeżeli one w ogóle oczywiście są potrzebne. Mało tego, po raz chyba trzeci, o ile się nie mylę, w tym roku jest przebudowywane, znaczy jest albo przebudowywane, albo są, albo się coś dzieje w okolicach ronda Solidarności. Po to, żeby znowu postawić kolejną, tak, tam chyba kolejną ścieżkę rowerową. Jest, tak? Zamiast wystarczy czy zrobić. Pan poseł Duni może nie wie, tam chyba ścieżka tam jest rowerowa jest zbudowana, o ile się nie mylę. I zamiast zrobić jeden pas, po którym będą się poruszały rowery po ulicy, to znowu się buduje kolejną ścieżkę rowerową, będzie zwężony chodnik, podczas zimy oczywiście nikt tędy nie będzie jeździł rowerem. A miasto jest mało drożne, jeżeli chodzi o komunikację i tak naprawdę brak racjonalnego zarządzania miastem powoduje, że gdyby spojrzeć na miasto z góry i zobaczyć, jak absurdalnie zostały wykonane te wszystkie roboty właśnie drogowe, to dopiero chyba w porównaniu, gdyby była możliwość porównania takiego zdjęcia z góry wcześniej i teraz, byłoby widać, jak absurdalne są rządy Hanny Zdanowskiej. Jeszcze chwilkę, jeśli można. My tutaj z kolegami z Wolności próbowaliśmy rozmawiać z panią prezydent Zdanowską na temat obniżenia podatku transportowego. Pani prezydent usilnie nam niestety odmawia tego. Natomiast teraz czytam taki artykuł. W gminie Biały Bór zrobiono właśnie ten ruch i okazuje się, że 300 tysięcy złotych wpłynęło w przeciągu miesiąca do tej gminy, obniżając jeden podatek. Proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy poobniżali większość podatków w Łodzi, jaki to by był zastrzyk pieniędzy. Mało tego, to jest logiczne, firma, która ma mniejszy podatek, zawsze zarejestruje się w tej gminie, co widać zresztą na przykładzie gminy Żgów, gdzie ten podatek jest znacznie obniżony i o wiele więcej firm transportowych jest zarejestrowanych tam, a podobno Łódź miała być centrum logistycznym Polski. No jakoś tego nie widzę. Pan poseł Artur Dunin. Zaczynając od billboardów, o których pani zaczęła, jak najbardziej słuszne, zasadne, bo PiS okrada Polaków na każdym kroku z wypracowanych przez Polaków pieniędzy, dając sobie podwyżki, bo im się należało, tak, cytat z pani byłej premier Szydło. Wycieczki, o których tutaj pan poseł Matuszewski również mówił, to niech zacznie od pani senator Anders, od pani posłanki minister
Beaty Kempy, która nie wiadomo czym się zajmuje, czym się zajmuje pani wicepremier Szydło. No po prostu jej, im się po prostu to należy, tak rządzą tym państwem. Pieniądze, nie przeszkadzałem pani Agnieszko. Wstrzymałem się specjalnie, żeby nie odpowiadać. Ale mniej kłamstw, panie pośle, będzie pan mógł się odnieść. I to jest w 100% prawda. Dziś pan poseł Matuszewski chwali się 500+, tak? Dzisiaj to 500+ jest warte, zaraz do tego też dojdę, panie pośle. Dzisiaj to 500+ jest warte, nie wiem, 300 zł? 250 zł? 700 ogólnie, jeśli policzymy, jak się zabierze. Więc tak naprawdę ludzie zaczynają już tylko 500+ dokładać. PiS wymyśla sobie kolejne kiełbasę wyborczą, chce kupić Polaków 300+. No to chcę państwu powiedzieć jeszcze raz tutaj w tym studio, że darmowe podręczniki, które były przygotowane i funkcjonowały, kosztowały budżet państwa 400 zł. Każde dziecko dostawało podręcznik. Każde. Natomiast dzisiaj darmowych podręczników nie ma, czyli już PiS zaoszczędził, żeby dla siebie mieć stówkę więcej na każdym z dziecku, a daje do ręki 300 zł. I chcę państwu powiedzieć fakt. Osoba, która przyszła do mnie do biura poselskiego, powiedziała, proszę to wstrzymać, zatrzymać to, bo tak jak były darmowe podręczniki, to wiedziałem, że moje dzieci będą miały te darmowe podręczniki. A tutaj niestety sytuacja jest w tej rodzinie taka. Myślę, że niestety, to nie jest odosobniony przypadek, gdzie matka dwójki dzieci powiedziała, że dostaną najwyżej dzieci od ojca po głowie, bo tatuś wszystko przepije, bo dostanie 300 kolejne złotych. Więc to są masakryczne rzeczy, gdzie PiS tak naprawdę na każdym kroku próbuje przekupić przed wyborami obywateli, a tak naprawdę nie poprawia sytuacji. Czy przeczytała pani, że daje dzieciom? Co daje dzieciom? Dała na niepełnosprawnych pieniądze? Nie dała. Osoby z niepełnosprawnościami były chobione przed... Czy ja mogę? A tak, bo ja pani przeczytam pretensje. 100 tysięcy innych internautów, którzy piszą, którzy się totalnie z tym zgadzają, to co są na tych, bo to nie jest jedyny billboard z hasłem wzięli miliardy czy miliony, a leki drożeją, prąd drożeje i kolejne takie rzeczy, więc Proszę się nie powoływać na jednego internauta. Bo jest inflacja, bo może, panie pośle, bo może, ekonomiści się w tej kwestii dlaczego? A dlaczego jest? A dlaczego jest inflacja? To są takie rządy właśnie PiS-u. Ale czy ja mogę skończyć? Pan poseł, proszę nie przeszkadzać. Dlatego jest inflacja. Dlatego, że jest rozdawnictwo i stąd koniunktura się napędza na VAT. Pan poseł Matuszewski był łaskaw powiedzieć, że pieniądze zdobywają od przedsiębiorców. Chcę państwu powiedzieć, że tak, nasiliły się kontrole, VAT jest niezwracany przedsiębiorcom, którzy występowali o zwrot VAT-u. Tym jest napędzana koniunktura budżetowa. Dzisiaj Morawiecki, jestem ciekaw, czy przyzna do tego, że program 500+ jest na kredyt, bo to były wypowiedzi pierwsze Morawieckiego, jeszcze jak był wicepremierem, że 500+ jest na kredyt. I to jest zapisane wam w mediach puszczane, więc to można sobie do tego wrócić. Jestem przerażony tym, że kampania, która się zbliża, która już tak naprawdę ogłosił. Ciągnął jeszcze z 5 minut. Kończymy, bo i tak jeszcze jedną rzecz powiem, że Łódź w ten jest sposób, najlepiej rozwijającym się miastem. Jeżeli byście wy wygrali, to wszystkie reformy cofniecie. Szanowni państwo, czy można uciszyć posła Matuszewskiego? 300+, bardzo cofniecie. Wy Platforma. Nie możemy do tego dopuścić. Agresja, pokazujecie jakie agresje. Łódź jest najlepszej rządzącym miastem w Polsce. Dziękuję bardzo. Forum Radia Rock Parada.